Hej, dzień dobry moi drodzy, witam się bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj ja postanowiłam zrobić chlebek i jest to moje ulubione połączenie, czyli mąka orkiszowa. Przepis tradycyjnie w informacji pod filmem, tam zapraszam. Zobaczcie na co Dawida wzięło. To są zwykłe wafle, takie, które można kupić, takie duże po prostu. I dostaliśmy od teściowej dżem śliwkowy własnej roboty, także chyba naleśniki jeszcze pójdą jutro. I wpadł Dawid na genialny pomysł, że trochę cienką warstwę zrobimy. Ja to lubię takie grubsze, zaraz tutaj dołożymy w następnym. Wysmarowaliśmy to porządnie dżemem śliwkowym i na to położyliśmy trochę masła orzechowego. Jeny, niebo w gębie, tylko grubszą warstwę teraz zrobimy. No pycha. Ryszard! Tradycyjnie dom wariatów i rodzina patologiczna. Nic się nie zmieniło. Kto ogląda vlogi tak na bieżąco, może nie tyle co vlogi, a każdy film, ten wie, w jakiej scenerii byłam ubrana, w to, co teraz i miałam te włosy. I jakby ktoś pytał, to jest, słuchajcie, taka siateczka. I pod spodem jest bluzka na ramionka czarna, po prostu. Oj, myrcia, ziewło mi się. A makijaż i te włosy, które już lokami prawie nie są, zajmują 20 minut. Od razu człowiek trochę lepiej wygląda, prawda, Mir? Przynajmniej tak się wydaje. No i dobra, co chciałam powiedzieć, że ostatnio mówiłam, wczoraj, przedwczoraj, jak był vlog, że na Netflixie włączyliśmy ten film Rozłąka. No i idea filmu i w ogóle cała, wiecie, cały scenariusz wydaje się fajny. Gdyby to trochę urozmaicić po mojemu, jakieś akcje porobić czy coś, to by było mega zajebiście. Obejrzałam to całe. Ale ja myślałam, że w tym tytule oprócz tej rozłąki będzie coś jeszcze? Nie, tam po prostu nic więcej w tym filmie nie ma i dla mnie to jest, no nie. No nie, no jakieś nieporozumienie dla mnie ten film. Ten film można by było tak odpicować. Te odcinki są po 50 minut i w tym filmie w skrócie nie ma nic innego oprócz tego, że leci taka mała brygada w kosmos, mają tam być 3 lata. I zostawiają wszystko, rodzinę, dzieci, inni co innego i tak dalej, bla bla bla. I w tych 50-minutowych, chyba 10 odcinkach, z tego co pamiętam, nie ma nic innego oprócz tego, jak oni tęsknią, wiadomo, przez te 3 lata dzieją się jakieś rzeczy na ziemi, w tych rodzinach, jakieś nieszczęścia. Jest tylko o tej rozłące i o tej tęsknocie. A można by było to tak fajnie i nie science fiction tam wcisnąć, można by też było nawet. Ale można by było jakieś fajne naprawdę rzeczy tam powciskać w ten film i to by była taka petarda wtedy, że no nie, no czuję ogromny niedosyt. Tak w ogóle ostatnie te odcinki to tak w sumie leciały więcej w tle niż je oglądałam, ale wiem o co chodzi i no nie, dla mnie niestety nein. Ale wiecie, że mamy wrzesień, nie? No to chyba każdy wie. A co za tym idzie? Ozdoby świąteczne, vlogmas i kalendarze adwentowe. Tak, to już, dokładnie. No mnie nie dziwi, że akurat na początku września już, ale to już ten moment. Po prostu trzeba go sobie przypomnieć, że to już się zaczyna ta gonitwa. Po raz kolejny skróciłam paznokietki i po raz kolejny jakiś zwykły lakier z Avonu. Ale u mnie w szpitalu nie wymagają, no nie życzą sobie, żeby było na paznokciach cokolwiek, żadna odżywka, ani nic, także lada dzień nie zmyję i po prostu będę chodziła już w paznokciach bez niczego, łysych, gołych, a dwa, żeby mi się po prostu utrzymały, no to lepiej, żeby były krótsze i będzie mi wygodniej przy moim słodziutkim dzieciątku. Jezus, jak my się będziemy całować, słuchajcie, jak my się będziemy całować. Mnie nie interesuje, czy ona będzie lubiła się całować, czy ona nie będzie lubiła się całować. Czasami tak mam z Bazylem. On nie lubi, ale on musi. Rozumiecie, o co chodzi? I ona będzie miała tak samo. Jak ona będzie taka jak Bazyl, że ona nie będzie chciała, to ona będzie musiała po prostu. Chciał, nie chciał, musiał. I słuchajcie, ostatnio też dostaję dosyć sporo. Nie mówię, że nie wiadomo jak i codziennie, i nagminnie, po kilka razy dziennie. Tak, wow, Mircia. Ale dostaję wiadomości, to nie są pytania, tylko wiadomości na temat połogu. Na temat połogu, żebym sobie poczytała, jak to wygląda, bla, 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 bla. Ja powiem wam szczerze, że ja w ogóle przez całą ciążę ja nawet nie pomyślałam o połogu. Znaczy nie pomyślałam, teraz dopiero o nim myślę. Ale jakby to powiedzieć, rzeczywiście macie rację z jedną rzeczą. Że w internecie, tak ogólnie nawet
trzymając się YouTube'a, to filmów jest mało, autentycznie, na ten temat, na temat połogu, jak to wszystko wygląda, tak? Mogą być tam przecież w połogu, połóg to połogiem. Połóg łączy się również ze stanami depresyjnymi, z odtrąceniem dziecka, z przeróżnymi katastrofami takimi psychicznymi, także połóg to jest, ogólnie może być czymś strasznym. I ja wam powiem tak, ja jestem osobą, naprawdę, słuchajcie, ja nie jestem alfą i omegą, ale ja naprawdę w wielu dziedzinach, tak samo z dzieckiem, którego nie mam, tak samo jak dostaję komentarze i widzę komentarze, leż teraz, bo później to nie wiadomo. Nie wiadomo, czy ci pozwoli, czy będziesz mogła oko zmrużyć. Słuchajcie, ja jestem naprawdę, ja nie jestem alfą i omegą, ja nie jestem chodzącą encyklopedią, ja nie jestem nie wiadomo kim i nie uważam się za taką osobę, ale ja jestem osobą mega, ale to mega stąpającą po ziemi i mimo, że nie mam w czymś doświadczenia, tak jak nie mam dziecka, to ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda życie z małym dzieckiem. Słuchajcie, ja mam znajomych, ja mam mnóstwo znajomych, ja mam rodziny z małymi dziećmi. Od noworodków po dzieci, które idą teraz do liceum. I ja naprawdę wiem, z czym się wiąże wychowywanie dziecka. Ja nieraz chodziłam opiekować się małym dzieckiem. Ja wiem, z czym to się wiąże. Ja wiem, że to się wiąże również z po prostu ekstazą, z czymś wspaniałym, z czymś fantastycznym. I są dni, w których każda matka ma ochotę po prostu wsadzić ręce w nocnik albo wsadzi ręce w nocnik i dalej już nie wie, co ze sobą zrobić. Chodzi niewyspana, chodzi nie wiadomo jaka. Nie wiem, no różnie to bywa, tak? Jedno dziecko jest spokojne jak aniołek, a drugie jest po prostu taki harpagan, że od rana do wieczora jak wstajesz, to masz po prostu dosyć. Jedno ci przez kilka lat w nocy nie śpi, inne po prostu anioł. Potem nagle odpierdziela inna palma, tak? I słuchajcie, ja wiem, na czym polega wychowywanie dzieci. Naprawdę, uwierzcie mi. I ja nie wiem, czemu służą te komentarze. Ja nie mówię absolutnie, że wszystko jest wścibskie, czy w, jakby to powiedzieć, w nieszczerej intencji, w takiej niemiłej, że teraz to zobaczysz, skończy się babki sranie i spanie i nie wiadomo co jeszcze. Słuchajcie, się nastawiam na roller coaster w ogóle, nie na to, że moje dziecko będzie grzeczne jak anioł, bo są takie dzieci, które rzeczywiście autentycznie tylko je i śpi, sra, je, śpi i sra. I to jest tyle. A są dzieci, które po prostu nie dają spać już od samych narodzin i nic nie zrobisz. I jakie dziecko będzie, takie będzie. No nic na to nie poradzimy. I czemu mają służyć, słuchajcie, te komentarze? Bo ja tego nie rozumiem. Bo jeżeli taki komentarz to jest dobra rada dla przyszłej mamy, to wiecie, jeżeli taka kobieta rzeczywiście autentycznie nie wie, z czym się może wiązać wychowywanie małego dziecka i w ogóle, no to okej, to ona sobie tak, wiecie, to oleje, ale dla osoby, która totalnie po prostu wie, o co kaman i nie wiem, to czemu to ma służyć taki komentarz? Bo ja tego nie rozumiem. Czy nawet, ja nie mówię teraz o komentarzu, ale jest wiele takich osób w życiu realnym. O, teraz to ci się skończy, teraz to ci się skończy. Ja pierdolę, naprawdę, ja tego nie rozumiem. Bo jeżeli to jest dobra rada, to zajebista dobra rada. Ja tego nie rozumiem, naprawdę, ja tego nigdy w życiu nie zrozumiem. Bo nie wiem, czy to jest w sensie takim, że rzeczywiście uprzedzasz kogoś, że będzie gnój i nie wiadomo co jeszcze. I zawsze mi się wtedy nasuwa, no skoro to jest takie kuźwa ciężkie, to na cholerę na przykład nie jedna właśnie osoba, która takie rady daje, te dobre, cudowne, wspaniałe rady, to ona ma już trzecie dziecko. No to jeżeli jest ci tak ciężko, jeżeli to jest takie naprawdę, nie wiem, wyrzeczenie z twojej strony, to po cholerę ci trzeci dzieciok, za przeproszeniem. Zawsze mi się to nasuwa, że jeżeli to jest takie ciężkie, że to jest takie nie do okiełznania i po prostu to jest tylko obraz nędzy i rozpaczy, to po co rodzić dzieci w takim razie? No zawsze mi się to z tym kojarzy. No Matko Boska, no Jezus. Albo takie pokazanie, bo ona już ma, to ja cię uprzedzę, bo ja już jestem taka doświadczona. Wiecie, nie wiem, czy ktoś myśli wtedy, że jak tak powie komuś, to on rośnie, no bo ona już ma na przykład 2-letnią córeczkę, no to przecież ty teraz też zobaczysz, o co to chodzi. Ja nie, tak jak powiedziałam, ja nie twierdzę, że wszystkie te uwagi są wścibskie, tak, bo
No, tak nie jest, ale ja nie rozumiem, czemu ma służyć takie coś. No ja nie wiem, no kuźwa, no dobra, no jeżeli ktoś nie wie, z czym się wiąże małe dziecko, no to można go uświadamiać i zaczynać od perspektyw tego, że będzie gnój, niewyspana, srana, wszystkie negatywne te. Nic pozytywnego cię nie czeka, nic, absolutnie nic. Sam negatyw, będziesz niewyspana, zobaczysz, śpi, póki możesz, śpi. Nie wiem, ja tego nie kumam. Dobra, a jeżeli chodzi o połóg, to tak jak powiedziałam, autentycznie macie rację, jeżeli chodzi o to, że w internecie jest bardzo mało rzeczy i tak jak wam powiedziałam wcześniej, ja nie jestem żadnym guru ani niczym, ja się tak nawet nie czuję i się tak nie przedstawiam, tylko chodzi mi o to, że ja na temat połogu i innych rzeczy, to słuchajcie, naprawdę ja też wiem dużo rzeczy od znajomych i ja naprawdę nie muszę szukać rzeczy w internecie, żadnych artykułów, żadnych filmów, ani niczego innego. I tak jak mi wiele z was podsyłało filmik, który nagrała Andziax, że ona tam powiedziała parę słów na temat połogu, ja to obejrzałam z czystej ciekawości po prostu i ona nie powiedziała nic, czego ja bym nie wiedziała. Ja wiem nawet więcej na temat połogu, dlatego że naprawdę, jeżeli chodzi o moich znajomych, moich przyjaciół, nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Naprawdę, ja wiem od lat, jak wygląda połóg, jak może wyglądać połóg, jak może wyglądać, mam, słuchajcie, w przypadki tutaj nawet załamania psychicznego, depresji poporodowej. I tak samo, słuchajcie, połóg, no, ja wychodzę z założenia takiego. Jak muszę przetrwać okres ciąży, gdzie ja uważam, że ciąża nie jest ciążą. Niektórzy uważają, że ciąża jest przereklamowana, że ten stan to jest taki nic specjalnego i że to jest przereklamowane, ale ciąża również może być okresem ciężkim dla kogoś, tak? Ktoś może leżeć od samego początku, może być przykuty do łóżka, może każdego dnia obawiać się, że na przykład poroni, bo rzeczywiście ciąża jest zagrożona i nie wiem, może pierwszy trymestr przechodzić rzeczywiście tak, że na czworaka chodzi do kibla, bo po prostu nawet nie ma siły. Bo no, pierwszy trymestr potrafi dawać w kość i być bardzo ciężki. I tak samo no, trzeba przetrwać okres ciąży, gdzie ja Bogu dziękuję, naprawdę ja cały czas moją ciążę oceniam 9 na 10. Poważnie, ja bym mogła w ciąży jeszcze być z rok czasu. To jest cudowne, wspaniałe, te kopniaki, to wszystko. To, że musiałam teraz leżeć, tak jak mówię, to gdyby było coś rzeczywiście mega straszne, no to wiadomo, żebym poszła do szpitala. I Bogu dziękuję, że mogę leżakować w domu. Wiem, że na końcówce ciąży bardzo dużo osób tak ma, a w efekcie i tak rodzi 2 tygodnie po. No ale dobra, jak ma być, tak niech będzie. I po prostu wychodzę z założenia, że trzeba przetrwać okres ciąży, trzeba przetrwać poród i trzeba przetrwać połóg. Bo tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Każdą z nas, która jest w ciąży, to czeka, po prostu. Jedna będzie miała hip hip hura od samego początku do samego końca, nawet połóg będzie miała delikatny, inna po prostu klękejta narody i połóg, tak samo jak i okres ciąży, dobrze wiecie po moim przypadku, jak ocenialiście większość z was na przykład płeć dziecka, gdzie naprawdę spokojnie, z ręką na sercu. Ludzie to, wiecie co, ja nie mówię teraz tego w sposób wścibski ani nic, ale patrząc na to, w co ludzie wierzą, jak oceniają innych ciąże, porównując je tylko do swoich, że jeżeli ona to miała, to ona też na pewno, jeżeli to ma, to będzie miała chłopca. Jeżeli ma to, to będzie miała na pewno dziewczynkę. Jeżeli jadłaś to i tylko wspomnisz o jednej rzeczy, na pewno będzie dziewczynka, bo ja też tak miałam. A tu się potem okazuje, że nie. Każda, dosłownie każda ciąża jest inna i w to, w co ludzie wierzą, w te różne takie zabobony i tak dalej, to po prostu czasami jak takie konie na światłach, z klapkami na oczach, naprawdę, poważnie. To mnie aż przerażało w okresie ciąży, w co ludzie potrafią wierzyć. To jest po prostu niesamowite. Dlatego ja wiele, ale to wiele razy powtarzałam, że każda ciąża jest inna, zależy od naszego organizmu. I tak, są teorie, które się po prostu sprawdzają rzeczywiście coś tam, ale jest tego mało i każda ciąża jest inna. I tak samo jest, słuchajcie, z połogiem. Połóg również, tak jak ciąża, może być totalnie i zupełnie inny. I no, to jest okres, który niestety nie jest fajny. Są kobiety nawet w okresie połogu, moja koleżanka, która tak naprawdę połóg odbyła tak, no bo tak czas szybko zleciał i w efekcie ona nie odczuła po prostu nic, ani emocjonalnie, ani nic. Naprawdę, ona jest jedyną osobą, którą znam, że
tak po prostu bez problemu to wszystko przeszła. Ja w planie mam tak, że jak urodzę, to już po nagram film z trzecim trymestrem mojej ciąży i połączę go razem z porodem. Jak to wszystko wyglądało itp. itd. Jak się skończy mój połóg, to uważam, że rzeczywiście tu macie rację i warto nagrać o tym film, o swoich przemyśleniach, o swoich spostrzeżeniach. I trzeba pamiętać w oglądaniu takich filmów, że każdy przypadek jest inny. Możecie usłyszeć przeróżne historie i to jest w tym wszystkim fajne, że mamy przeróżne warianty i możemy się przeróżnych rzeczy dowiedzieć dla ludzi, którzy rzeczywiście nie mają takich informacji, nie wiedzą nic. Także ja dziękuję mojemu gronu całemu, które tutaj mam. Od lat wiem, jak wygląda połóg, ciążę, cesarek, ile się tu nasłuchałam. Ja wbrew pozorom powiem wam, że ja mam naprawdę bardzo dużo znajomych z małymi dziećmi, z przeróżnymi przypadkami, łojeny, z zagrożeniami ciąży niestety, z poronieniami, z wieloma przykrościami, z wieloma, wiecie, pozytywnymi, innymi przypadkami. Także taki jest mój plan działania. Jak urodzę, to połączę film trzeci trymestr z porodem, a jak będzie po wszystkim, to też nagram film na temat połogu. Może komuś właśnie pomoże, bo rzeczywiście informacji jest mało. A to, że no, ja mam takich znajomych, taką rodzinę i też to, że u mnie naprawdę tych dzieci jest dosyć sporo i sporo przypadków jest takich, wiecie, gdzie rozmawiamy ze sobą, nie mamy ze sobą żadnych tajemnic na przeróżne tematy. Słuchajcie, przed chwilą dostałam jeszcze w serduszku przeciśnięty taki... Jezu, jak pachnie, szkoda, że nie możecie powąchać ze świeżych malin od teściowej. I wiecie co? I jeszcze jedno chcę powiedzieć zaraz o tym wszystkim, że jeżeli chodzi o połóg, to ja nie mam żadnych przypuszczeń absolutnie. Ja nawet nic nie zakładam, nie mam żadnej pewności, jak będzie przebiegał mój połóg. Może on będzie straszny. Może dostanę depresji, może będę miała jakieś, no nie wiem, cokolwiek. I dlatego też uważam, że rzeczywiście warto nagrać taki film, jak już będzie po wszystkim, aby opowiedzieć swoją historię, aby każda z kobiet mogła właśnie mniej więcej wiedzieć, co ją czeka, jak to wygląda i tak dalej. Także ja absolutnie nawet nie przypuszczam, jak może wyglądać mój połóg, czy on będzie straszny, czy on będzie bardzo straszny. Także nie mam żadnych wariantów i nawet nie zakładam, że on będzie przebiegał cudownie i wspaniale jak reszta teraz tego wszystkiego, co tu się dzieje. Ale mam świadomość, że po prostu trzeba to przejść i tyle. I nie ominie mnie to, nie ominie mnie to, nie zasnę na 2 miesiące i się nie obudzę po fakcie, tylko będę musiała po prostu ten okres przejść. Może jakieś naleśniki? Jutro? Czy coś? Pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, jest taka, że jest dzień kolejny. Jak widzicie, decha do prasowania, tu jest mój generator pary. Jeżeli chodzi o generator pary, to była recenzja na moim kanale, jest to Tefal, którego mam kilka lat. Oczywiście do tego czasu i przez ten czas, odkąd ja go mam, wyszło tyle po prostu urządzeń, że człowiek musiałby wymieniać niektóre sprzęty co pół roku. I ubrałam się tak, bo będę prasować. Siedzę tutaj, miałam iść do salonu, ale stwierdziłam, że zrobię to tu. Mam pilota, już sobie obkręciłam telewizor, albo Netflix, YouTube, albo jakaś telewizja, jak nie, coś sobie włączę wtedy na komputerze nawet, jak będzie taka potrzeba, ale tam mi się robi film, mam telefon, w razie czego, bo stwierdziłam, że tu będzie mi lepiej, bo muszę bardzo ważne rzeczy na komputerze zrobić i muszę jeszcze, słuchajcie, odpisywać na ważne maile, na które szczekam. I dlatego tutaj stwierdziłam, że sobie usiądę. Jak widzicie, kącika tak do końca nie widzicie, bo to jeszcze nie jest przygotowane ani nic. I jak widzicie, leniwiec tutaj próbuje popełnić, nie wiem co, Coco Jumbo chyba. Więc on sobie tutaj siedzi. I chciałam jeszcze powiedzieć o jednej takiej, ja wiem, że już to powtarzam w kółko mnóstwo razy, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć na temat tego, że jeżeli ktoś z was ma właśnie generator pary, to pamiętajcie, że generatorem pary możecie odświeżyć mnóstwo rzeczy, bo one mają ogromny wyrzut pary, tego ciepła i w efekcie to zabija nawet 99% bakterii. I na przykład ja ogólnie nie zamierzam, że tak powiem,
przeprowadzać w domu warunków sterylnych, niczym szpitalnych, niczym sanepid, bo ja uważam i ja wychodzę z takiego założenia i to jest moje zdanie, ja tak zamierzam robić, każdy robi jak uważa, że dziecko nie to, że ma się czwolać i wolać w nie wiadomo jakich syfach i kocich gównach czy w czymś, ale dziecko nie tyle co powinno, a musi złapać bakterie. Ja jestem tak wśród moich znajomych i rodziny wychowana, ja jestem tak wychowana, ja w domu też tak podchodzę do życia, że nie jest wszystko sterylnie jak w szpitalu. Ale chcę wam podpowiedzieć właśnie o tym, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek ogromne obawy, to tak jak na przykład ja, przygotowałam sobie tutaj wszystkie rzeczy, to jest od wózka. To jest chyba kaptur. Tak? No dobra, no nieważne co to jest. A i tu nie wiem, czy ktoś oglądał vloga. Jak moja decha do prasowania niestety została trochę przypalona i taka jest. Muszę sobie właśnie jakiś ładny pokrowiec na nią kupić. Ja mam tę deskę do prasowania z Viledy i świetna jest, naprawdę polecam wam bardzo serdecznie. A w ogóle jeszcze jedna rzecz. Chciałam powiedzieć, że nigdy tego nie zapomnę, bo u mnie zjawisko prasowania to jest bardzo rzadkie, nie? Co wiecie? I to się niestety nic nie zmieniło. Choćby i ten sprzęt, nie wiem, tańczył i śpiewał, to ja po prostu nienawidzę tej czynności i nic na to nie poradzę. Mirciu, proszę o spokój. Bo nauczycielka przemawia. I nigdy tego nie zapomnę, jak kiedyś we vlogu właśnie pokazałam, że prasuję na siedząco. Jeny, jacy ludzie byli zdziwieni, ale w sensie pozytywnym, że ja na to nie wpadłam, żeby prasować na siedząco i tak dalej. I oczywiście to nie jest tak, że ja do jednej rzeczy wyciągam dechę do prasowania i siadam i ją prasuję, ale jak mam naprawdę ogromną ilość rzeczy, to siadam. I siadam, póki mogę sobie na to pozwolić, bo później to przecież nie wiadomo, co mnie czeka, czy będę mogła usiąść do prasowania. No właśnie, więc to jest jedno. I pamiętajcie, że takim generatorem pary możecie odświeżyć sobie dosłownie wszystko. To, że ja mam części od wózka na przykład wyprane, mogę je odświeżyć na przykład, tak? Biorę po prostu, czekajcie, zaraz nawet... On jest niewłączony, ja jeszcze nie włączyłam, po prostu bierzemy, tak? I u mnie się przyciska. Trzyma i wtedy leci para. I nad tym na przykład sobie robicie cyk, jeździcie, odświeżacie zasłony na stojąco. Możecie dla dziecka odświeżyć wszelkiego rodzaju materacyki na przykład co jakiś czas, żeby wybić bakterie. Także przeróżne rzeczy. Pamiętajcie o tym, że generator pary służy do odświeżania dywanów, nie wiem, łóżka możecie sobie tym odświeżyć, krzesła. Dosłownie na co wpadniecie. Tylko pamiętajcie, żeby robić to z głową, żeby nie było, że Jezus, Charlotka powiedziała, że można odświeżyć tym to i tamto, się okazuje, że za dwa dni wam kanapa odchodzi, bo się wszystko odkleja, więc nie, pamiętajcie o tym, żeby robić to z głową. Z głową, ogromną głową, ale generatory pary w dzisiejszych czasach służą też między innymi do wybijania bakterii, tak? Także na przykład tu nie chodzi o to, że mamy nic nie prać, tylko że na przykład gdy po jakimś czasie stwierdzimy, że chcemy po prostu coś nawet odświeżyć bez prania, to możemy to bez problemu, słuchajcie, zrobić. Także przypominam wam, możecie tym odświeżać na przykład przeróżne kocyki i tak dalej. Nie mam żadnego patentu, po prostu patrzę jaka jest tkanina, czy to jest bardzo delikatne, czy nie. Ustawiam sobie odpowiedni program, albo ten, który niby dostosowuje wszystko i wiecie, i jedziemy z koksem. Także słuchajcie, w dzisiejszym dniu to będzie wszystko. Jak widzicie, już jestem bez makijażu, bo pomalowałam się tylko i wyłącznie do filmu, którego nagrywałam. Jaki to, kto ogląda na bieżąco, ten wie, jaki film nagrywałam w tym imidżu, w tych lokach, które widzieliście. A tak ogólnie staram się nie malować, bo w razie czego jak będę jechała do szpitala czy coś, to wiecie, nie? Chociaż no tak jak mówię, cały czas nie planuję i mam przeczucie, że jeszcze nie teraz. I takie ostatnie mi się w głowie, wiecie co pojawiło? Że pojawiła mi się data 4 października. A nie wiem, czy wiecie, że 4 października to są urodziny Pauli, Szpilki, mojej siostry. No, także niedługo Szpilka ma urodziny. Niedługo Szpilka szykuje też różne rzeczy. Jak jej się uda, to na pewno z wami się tym wszystkim pochwali na Instagramie, bo też w jej życiu tam szykują się małe zmiany. Nie jest w ciąży, nie bierze ślubu, od razu mówię, bez zgadywania. Zupełnie inne rzeczy. Przyjdzie czas, przyjdzie pora, będzie mówić. Ale tak mi się coś ostatnio w głowie zasunęło, że 4 październik. No to już by było idealnie, no bo jak mam termin na 12 pira za oko, no to 4 październik to już by było git majonez, nie?
A jeszcze słuchajcie, Dawid ostatnio cały czas mu się śni 7 października. No zobaczymy, no zobaczymy. Mi się nie marzy, żeby dziecko mi się urodziło 10 w dniu wypłaty, jak to niektórym. Znaczy, nie mam parcia na 10, że dzień wypłaty to dziecko przyszło, bo tak się mówi. Myślałam, że przestało mi się robić, ale nie robi mi się tutaj, więc elegancko. Więc dobra, słuchajcie, no to ja nie przedłużam. Dzisiejszy dzień jest taki, a nie inny. Ja zabieram się w otchłań po prostu prasowania, oglądania i wszystkiego innego. Także trzymajcie kciuki, żebym tu nie padła na ryj. Nie no, się śmieję, ale no nienawidzę tego robić, po prostu nienawidzę, no. Choćby i to był, nie wiem, najwspanialszy sprzęt na świecie i już nawet nie chodzi o to, żeby kosztował miliony, tylko naprawdę, choćby on tańczył i śpiewał, ja nienawidzę prasować po prostu, no nienawidzę, no nienawidzę i nic na to nie poradzę, no. Im lepszy sprzęt, tym ja bardziej nienawidzę tego robić. Także słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę o kciuka do góry, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć!